Cześć, drodzy słuchacze. Dzisiaj porozmawiamy o rekrutacji. Z Magdaleną porozmawiamy o tym, co robić przed rekrutacją, jak się rekrutować, na co zwracać uwagę, na co być może nie zwracać uwagi i ogólnie bierzemy na tapet zdobywanie pracy. Więc Magdaleno. Cześć, witaj Mateusz. Opowiedz, czym się zajmujesz, kim jesteś, co robisz zawodowo, niezawodowo. Niezawodowo to jestem mamą i żoną i robię bardzo dużo rzeczy razem z moją rodziną. To są wycieczki bliższe i dalsze. Wszystko to, co związane z naturą, bo mój syn to jest taki przyrodnik, pasjonat. Także spacery po lesie, jazda na rowerze, pływanie. No a poza tym książki, bardzo dużo książek. Co roku też w zasadzie robię coś nowego, uczę się czegoś nowego. Lubię się uczyć, więc nie jestem takim pasjonatą jednej rzeczy, ale a to się nauczę dziergać na drutach, a to grać na gitarze. Także zawsze coś się dzieje, natomiast zawodowo jestem przedsiębiorcą, prowadzę agencję zatrudnienia Tobea. Okej, super. Z tymi nowymi rzeczami i uczeniem się nowych umiejętności. Ja rozpocząłem ostatnio naukę gry na ukulele. I tak sobie czasami bzdręgolę, ale to tak bardziej, żeby poćwiczyć swój mózg, bo doskonale wiem o tym, że muzyka i tworzenie muzyki wpływa na naszą kreatywność i na stan naszego mózgu. To jest taka rozgrzewka, że tak powiem, dla naszego mózgu. Czy tam może nawet siłownia, więc warto się uczyć nowych czynności. Ja też to wszystko robię dla siebie, to nie są jakieś, wiesz, cele, które muszę sobie stawiać i mam taką potrzebę, nie wiem, żeby coś nowego i coś nowego zdobywać, tylko czasami przychodzi mi do głowy właśnie, że myślę, że czerpałabym przyjemność z tej czy owej rzeczy. Ostatnio na przykład to jazda konna, moje marzenie z dzieciństwa, którego no jakoś ciężko było mi sobie to wyobrazić logistycznie i tak dalej, jak to zorganizuję, ale odważyłam się, byłam na 3 lekcjach, więc myślę, że to też będzie kolejna rzecz, którą robię absolutnie dla swojej przyjemności, dla siebie i dużo radości. Super, super, brzmi fajnie. Porozmawiajmy o tych rzeczach trochę bardziej zawodowych. Tobea. Czym się zajmujecie i co wyróżnia Twoją firmę na rynku? No bo takich firm, które zajmują się rekrutacją, jest sporo. Opowiedz o tym. Jasne. No, my zajmujemy się głównie rzeczywiście rekrutacjami. To jest gro naszych projektów. Rekrutacjami w różnych obszarach, bo to są głównie stanowiska specjalistyczne, a w zasadzie tylko stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Natomiast w bardzo różnych branżach. Ale to, co nas wyróżnia, myślę, to jest po pierwsze rozumienie biznesowe. To nie jest tak, że my tutaj patrzymy na HR w takim wąskim lusterku czy przez taki wąski korytarz, tylko widzimy bardzo mocno HR jako taki element szerszego obrazka, tak? Biznes to jest takie spektrum, tutaj jest dużo naczyń połączonych, jedno zależy od drugiego, także myślę, że to jest taka bardzo duża przewaga, tak, w stosunku do tych firm, które gdzieś wykonują swoją pracę, powiedzmy, od punktu A do punktu B. U nas rzeczywiście ten ogląd jest taki bardzo szeroki i to pozwala nam działać skutecznie, jeśli chodzi o zapewnianie jakby potrzeb biznesu, tak? Bo nie zawsze to, co biznes artykułuje jako pierwszą potrzebę, okazuje się jego faktyczną potrzebą, więc stąd ten background to jest coś, co nas wyróżnia. To, co nas wyróżnia, to myślę, że też jest takie podejście do ludzi ogólnie, tak? Nie tylko do naszych klientów, ale też i do kandydatów, do wszystkich interesariuszy, którzy gdzieś są dookoła. I ono jest oparte na takim realnym szacunku, na takiej otwartej komunikacji, bardzo bezpośredniej. Także trzymamy się, jeżeli się do czegoś zobowiązujemy, to dowozimy. Nie stronimy od trudnych projektów, nie bierzemy tylko tego, co gdzieś tam leży i łatwo nam jest zrobić. To nie jest agencja, która bierze za telefon i dzwoni, mam 5 kandydatów, ponieważ szukacie osoby na to stanowisko, może chcecie zobaczyć blindy. Nie, nie, my jakby badamy potrzeby, jesteśmy od początku do końca, skupiamy się na tej potrzebie biznesu i ją staramy się realizować, ale przy tym właśnie wychodzimy bardzo mocno frontem do kandydatów. Użyłaś słowa, którego nie zrozumiałem, blindy?
No to są takie, powiedzmy, profile, w których nie widać imienia i nazwiska kandydata, ale niektóre agencje właśnie wysyłają jakieś dane o potencjalnym kandydacie, którego ich zdaniem przedsiębiorcy mogliby zatrudnić. No u nas te rekrutacje nie skupiają się tylko i wyłącznie na takich twardych umiejętnościach. Bardzo mocno się skupiamy na takim szerszym dopasowaniu, także chcemy wiedzieć, dla jakiej firmy rekrutujemy, jaka tam jest kultura, troszeczkę szerzej, tak żeby znaleźć osobę, która nie tylko ma pewne konkretne kompetencje do pracy na stanowisku, ale która też się w tą kulturę wpasuje, której będzie tam dobrze i ta współpraca będzie owocna, w takim dużym poczuciu odpowiedzialności za to, co robimy, bo zmiana pracy, nawiązanie pracy tak naprawdę to jest ważne wydarzenie w życiu kandydata, później pracownika. Praca zajmuje nam dużo czasu, więc my też nie chcemy naszymi działaniami kogoś skrzywdzić, wpychając kogoś na siłę tam, gdzie no, po prostu to nie jest jego miejsce, tak? Rozumiem. Czyli jeśli chodzi o kwestię tych blindów, bo tutaj rozumiem, że to jest słówko pochodzenia angielskiego blind, czyli ślepy, że jakby ślepe CV. Tak, taki blind, czyli wiesz, bez danych, tak? Bez danych imienia, nazwiska, takich danych, po których możesz kogoś znaleźć na przykład na LinkedInie, tak? Czyli to jest możliwe, że na przykład moje CV, które gdzieś tam kiedyś wysłałem, ktoś go ogołocił z moich danych i podrzuca firmom, żeby zapytać, czy być może taka osoba by była interesująca. Myślę, że teoretycznie jest to możliwe. Najczęściej myślę, że agencje zdobywają zgody kandydatów na udział w konkretnym procesie i w innych procesach. I w takim wypadku, jeżeli jesteś w takiej bazie i wyraziłeś na to zgodę, to być może twoje dane są w ten sposób używane i wtedy potencjalnie kontaktuje się z tobą firma, żeby zapytać, czy dana oferta jest dla ciebie interesująca. Natomiast no, słyszę, że są też bardzo takie kiepskie praktyki z rynku, czyli po prostu kopiowanie jakichś informacji z LinkedIna, tak? I wrzucanie jako potencjalnych kandydatów po to, żeby zdobyć na przykład projekt rekrutacyjny. Więc takie niecne praktyki również się zdarzają, z tego co słyszałam. Okej, okay. Coraz ciekawiej ta rozmowa wygląda, dowiaduje się bardzo, bardzo istotnych rzeczy i myślę, że słuchacze również. Dobrze, 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 dobrze. To lecimy do kolejnego pytania w takim razie, bo poznałaś rynek anglojęzyczny dzięki pobytowi w UK. Lubię oczywiście dotykać tych kwestii językowych, no bo jakżeby mogło być inaczej na moim podcaście, więc odbijmy na chwilę do tych doświadczeń z Wielkiej Brytanii. Czym się różni rekrutacja u nas, a rekrutacja na zachodzie? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja też muszę powiedzieć od razu, że to jakby moje doświadczenie jest oczywiście ograniczone, więc nie można mówić o jakby takiej informacji z całego rynku zebranej, ale o moim doświadczeniu. Ja w UK pracowałam już kilka dobrych lat temu. To były lata 2005-2010. Nie stricte w rekrutacji, ale też jakby wiele procesów rekrutacyjnych przeprowadziłam w UK. Natomiast jestem też na bieżąco cały czas z branżą, uczestniczę w wielu konferencjach międzynarodowych, nawet nie tylko z UK, często to są już jakieś wydarzenia ze Stanów, dzięki pandemii też wszystko się przybliżyło, bo odbywa się zdalnie. I takie moje obserwacje, doświadczenie zawodowe i w UK, i w Polsce, i ta wymiana z właśnie kolegami, koleżankami z HR-u z całego świata pokazuje mi, że tak naprawdę największe różnice to są między organizacją a organizacją. Że ten dostęp, jaki mamy do wiedzy w Polsce, jest dokładnie taki sam jak w Stanach, jak w UK, jak w Niemczech, w innych krajach. Że mamy u siebie bardzo fajne, dobre praktyki, mamy się czym pochwalić. Są ciekawe projekty HR-owe, które są realizowane i na poziomie światowym. Że często te wnioski, do których dochodzą firmy, są bardzo zbliżone do naszych obserwacji tutaj na rynku i my sami szybko, że tak powiem, zauważamy pewne trendy na rynku pracy u siebie.
Natomiast wiele zależy od tego, jakie są firmy, jakie jest podejście firm do HR-u. Myślę, że tutaj jest bardzo duży rozdźwięk, bo są oczywiście firmy, które traktują ten HR jako taki strategiczny obszar, który musi współpracować z resztą biznesu. No a są takie firmy, które gdzieś w ogóle ten obszar HR-owy jest poza zainteresowaniem, tak? Skupiają się na wszystkich procesach takich biznesowych, finansowych, a człowiek nie jest tam ważny. I czasami prowadzę jakieś zajęcia, czy dla studentów, czy kursantów, którzy właśnie szukają pracy i słyszę takie historie z całego świata. Naprawdę, to nie jest tylko to nie są doświadczenia polskie, ale tak samo jest na Ukrainie, tak samo jest we Włoszech, tak samo jest w krajach arabskich, że zdarzają się pracodawcy, którzy oczekują od osoby, która wchodzi na rynek pracy już ma 20 lat, ale 30 lat powinna mieć doświadczenia i różne inne tego typu historie, które widzimy na memach, tak? Więc moje obserwacje są takie, że świat jest teraz, jesteśmy wszyscy bliscy sobie, mamy podobny dostęp do wiedzy. Pytanie, kto z tego korzysta, a kto nie. Okej, super. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Czego powinien nauczyć się kandydat przed szukaniem pracy? Zapisałem sobie to, bo jakby mam wrażenie, że bardzo mocno skupiamy się na samej rozmowie, a nie do końca zauważamy potrzebę zbudowania odpowiednich fundamentów. W ogóle we wszystkim mam wrażenie, że chcielibyśmy mieć coś na już teraz i bardzo mało czasu poświęcamy na odpowiednie przygotowanie się. Widzę to przede wszystkim w językach oczywiście i odnoszę też wrażenie, że jest bardzo podobnie w rekrutacji, jako że też tej rekrutacji dotykam, uczymy ludzi pod rekrutowanie się w firmach zagranicznych czy w firmach, w których wymagany jest język obcy. Powiedz mi, jakie są takie kompetencje, które są taką właśnie składową sukcesu na tym procesie rekrutacyjnym, w procesie rekrutacyjnym? Ja postawiłabym na trzy elementy. Bardzo w ogóle jest mi to bliskie, co mówisz. Rzeczywiście ja też podzielam Twoje obserwacje, że często skupiamy się na jakichś tam małych składowych, czyli tak jak mówisz, rozmowa o pracę, co zrobić, żeby wypaść dobrze. I przygotowujemy się do takiego w cudzysłowie teatrzyku, odegrania pewnej roli na rozmowie o pracę, a zapominamy o tym, co jest najważniejsze, tak, w procesie rekrutacji. I dla mnie to, co decyduje o sukcesie kandydata, to pierwszym czynnikiem będzie jego samoświadomość. To jest takie duże słowo, ale tak naprawdę sprowadzając to do podstaw. Wiesz, często zgłaszają się nawet do nas, do agencji, osoby, które są w momencie, zaczynam szukać nowej pracy. I rozmowa z nimi o ich wizji, ich własnej przyszłości jest niemożliwa. Oni cały czas skupiają się na dotychczasowym doświadczeniu. Nie są w stanie wyjść nigdzie dalej, zobaczyć siebie w kolejnym etapie. I ja nie mówię nawet o tym pytaniu takim bardzo kontrowersyjnym, gdzie się widzisz za 5 lat, bo ja go nie stosuję. Ja uwielbiam je zadawać. Uwielbiam zadawać to pytanie. Wiem, że ono jest właśnie w każdym możliwym, przepraszam, że ci przerwałem, w każdym możliwym poradniku, jak nie rekrutować. Ja uwielbiam zadać to pytanie, bo uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi odpowiedzieć mi na tak proste pytanie, co chciałby robić za 5 lat, jeżeli ktoś zaczyna się kręcić i nie umie powiedzieć, no nie wiem co za 5 lat, ale za 10 lat na przykład chciałbym to, albo nie wiem co za 5 lat, ale w przyszłym roku i za 2 lata chciałbym to i to. Jeżeli ktoś nie potrafi mówić o przyszłości, to jest tragedia. I językowo też to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo ucząc się języków też nie mamy pomysłu na to, jak będziemy wykorzystywać ten język w przyszłości. I wszyscy właśnie patrzą na te doświadczenia z przeszłości, więc kurczę, bardzo się to wszystko pogrywa. To prawda, bo zobacz, o ile łatwiej jest nam się nauczyć języka, jeżeli mamy realny cel przed sobą, prawda? Wiemy, po co to robimy i już ta motywacja wewnętrzna jest. Tak samo jest z poszukiwaniem pracy. Jeżeli pracodawca widzi osobę, która ma ten błysk w oku, ona wie, czego ona chce dla siebie, to on naprawdę widzi tą osobę w swojej firmie, jeżeli ona się gdzieś wpisuje kompetencyjnie, bo pracodawca najczęściej myśli o tym,
w kategoriach, jak nawiążę współpracę, no to ileś czasu inwestuję w tego człowieka, szkolę go i chcę, żeby ta współpraca była długofalowa, tak? Nie mówimy o zatrudnianiu na jakiś jeden konkretny projekt, tylko do takiej stałej współpracy, to pracodawca też Ciebie chce zobaczyć, jak Ty się w tą firmę wpiszesz, jak się możesz rozwijać, jaki jest potencjał z tej współpracy. I też wie, że na przykład jesteś tutaj i aplikujesz na to konkretne stanowisko, bo masz przekonanie, bo na dzień dzisiejszy Ty właśnie na tym stanowisku będziesz się spełniać zawodowo, bo ono da Ci to, czego potrzebujesz, bo znasz swoje potrzeby i masz jakieś cele, a nie jesteś na rekrutacji z przypadku, bo robiłem to 10 lat temu, albo bo na ostatnim stanowisku to robiłem, więc szukam takiego samego, tylko z płacą o, nie wiem, tam 5 zł więcej za godzinę, no strzelam, tak? No jakby taka motywacja finansowa jest dużo mniej wartościowa z perspektywy pracodawcy, bo on myśli, okej, zatrudnię Cię, popracujesz i za 2 miesiące stwierdzisz, że jednak idziesz gdzieś, gdzie ktoś Ci da kolejną, tak, podwyżkę, bo Ty nie myślisz o swojej karierze, nie stawiasz sobie jakichś celów, tak, zawodowych, nie rozwijasz się. Często jest też tak, że mam poczucie, że kandydaci są w jakiś sposób wyjałowieni. Oni pracowali już i tu, i tu, i tu i w zasadzie mogę robić wszystko, byleby się kasa zgadzała. Ja rozumiem, że kasa musi się zgadzać, tak, bo to jest jeden z motywatorów. Natomiast gdzie ja mam Ciebie, kandydacie, przyporządkować? Komu ja mam Ciebie rekomendować, skoro Ty sam nie czujesz, co chcesz robić, w czym jesteś dobry? Więc taka świadomość swoich mocnych stron, świadomość swoich celów, to jest już taki jeden punkt, który naprawdę kandydatów w tym procesie rekrutacji stawia o mile dalej niż pozostałych, którzy nie wiedzą, czego chcą i rekrutują z przypadku, aplikują na setki ogłoszeń i dziwią się, że nikt do nich nie wraca z informacją zwrotną, że nie ma kontaktu, że nie ma pracy, niby mamy rynek pracownika, ale nikt się ze mną nie kontaktuje. Najprawdopodobniej nikt nie kontaktuje się z Tobą właśnie dlatego, że nie masz przemyślanych kroków swojej kariery, więc to zatrzymanie się jest bardzo trudne dla wielu osób i zastanowienie się, czego ja dla siebie chcę na dzisiaj, czego ja dla siebie chcę na jutro, jakiej pracy ja szukam, definiowanie tego. To jest pierwszy krok. Drugi krok to jest budowanie, tak? A jak jak pracować nad tą świadomością w takim razie? Tak na szybko, jakbyś mogła coś zaproponować, bo załóżmy, że ktoś teraz słucha tego i ja pierdykam, jak ja jestem głupi, nie? I co teraz? Jak pracować nad tym? Wiesz co, to jest tak naprawdę, myślę, że trudna praca. Jeżeli jesteś dzisiaj w takim momencie, że nie wiesz tak naprawdę, czego chcesz, co chcesz robić, to jest taka sytuacja, którą kiedyś ktoś mi porównał do bycia na środku morza, tak? Jesteś kapitanem statku, i tak naprawdę to Ty obierasz kierunek, w którym popłyniesz. Możesz popłynąć do Afryki i tam jest ciepło i są dzikie zwierzęta, jest ciekawie, a możesz popłynąć na Antarktydę i tam też jest coś ciekawego. Ale pytanie, co jest Twoje? I to może być taka bardzo filozoficzna metafora, która się spotka z cynizmem na przykład ze strony kogoś, kto tego teraz słucha. Ale realnie, tak, jeżeli Ty się nie zastanowisz, jeżeli nie usiądziesz i nie spiszesz sobie tych kilku pytań, tak, nie zastanowisz się, co sprawia mi przyjemność, jakie czynności w pracy powodują, że ja jakby mam chęć, biorę się za nie, nie prokrastynuję, nie odkładam ich na bok, nie wzbudzają mojej niechęci. Jeżeli nie zadasz sobie tych pytań, gdzie jakby mogę te moje umiejętności wykorzystywać i z czym się będę czuł dobrze i jakie wobec tego mogę postawić sobie cele, no to nikt za Ciebie tej pracy nie wykona. Można oczywiście korzystać z narzędzi, ja też mam takie doświadczenia, też tutaj współpracujemy z różnymi diagnostami, sama też jestem diagnostą, na przykład Harrison Assessment, który pokazuje też, to jest narzędzie, gdzie po wypełnieniu kwestionariusza też uporządkowuje bardzo często kandydatom wiedzę o ich samych, właśnie o tych preferencjach zawodowych ich, w czym oni są na dzień dzisiejszy lepszy i o ich potrzebach, tak też, czyli to, czego oni oczekują w dniu dzisiejszym w swoim życiu zawodowym, jak w tych najbliższych latach, na czym się powinni skupiać we własnym rozwoju. Także są narzędzia, z których można korzystać, ale większość pracy jest po Twojej stronie.
To jest usiąść i zastanowić się. Tak banalne, a tak trudne bardzo często. Mam w ogóle niesamowity mindfuck, bo użyłaś dokładnie tej samej metafory, o której ja mówię w językach, że ty jako uczeń nie możesz być prowadzony za rączkę tak jak w szkołach zwykłych, tylko ty musisz być kapitanem statku. I to ty wiesz, w którym kierunku płyniemy, a my jako szkoła i twój mentor językowy, którego do ciebie dopasuje, jesteśmy załogą i my sprawiamy, że ten statek płynie w tym kierunku. I myślę, że to jest fajne podsumowanie, schlebiam sobie oczywiście, ale myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, o czym właśnie opowiedziałaś. Drugi element zatem. Drugi element to jest też myślenie perspektywą biznesu. To jest coś, co kandydatom bardzo mocno umyka. I właśnie jeżeli w rozmowach skupiają się tylko i wyłącznie na swoich potrzebach, na tym, co ja mogę osiągnąć pracując u Ciebie w firmie, co Ty mi możesz zaoferować, jakie są benefity, to jest się takim no, mało atrakcyjnym partnerem do rozmowy, tak? Czy rekrutacyjnej, czy do współpracy, bo mamy takie skupienie i tylko i wyłącznie perspektywę jednostronną. Jeżeli zaczynamy zastanawiać się, ja nie mówię o tym, żeby zapominać o swoich potrzebach, tu jakby punktem pierwszym jest właśnie świadomość siebie i swoich potrzeb. Ale drugi punkt to jest rozumienie biznesu. Czyli jeżeli ja patrzę na stanowisko, czytam opis w ogłoszeniu, to zastanawiam się, myślę nad tym stanowiskiem, jaką ono może odgrywać rolę w organizacji, jakie mogą iść za tym cele, tak? Staram się analizować i na rozmowie myślę już troszeczkę dalej, myślę już z perspektywy takiej nie kandydata, ale pracownika, co ja mogę tam robić? Zadaję zupełnie inne pytania, wchodzę gdzieś w materię tego, co się będzie działo, jak ten biznes jest poukładany, jak jest poukładana ta współpraca. I to powoduje, że my już sobie wyobrażamy, jak ta współpraca wygląda i pracodawca troszeczkę wyobraża sobie nas bardziej w kontekście takiego partnera do współpracy. Rozumienie biznesu to jest też sposób, w jaki my, to ma odzwierciedlenie w sposobie, w jaki my komunikujemy z biznesem. Dla mnie to się zaczyna już na poziomie CV. Jeżeli w ogłoszeniu czytamy o jakichś konkretnych kompetencjach, umiejętnościach czy doświadczeniu, które jest wymagane, to pokażmy to już na poziomie CV, niech to CV nie będzie dla nas takim dokumentem, z którego my jesteśmy dumni, że go wysyłamy, ale niech ono będzie takim dokumentem adresowanym do pracodawcy, w którym pracodawca odnajduje te informacje, które z jego perspektywy są istotne, w którym pracodawca już widzi Ciebie na tym stanowisku pracy. Tak samo jeśli chodzi o wszelki inny kontakt, czy to jest kontakt telefoniczny, czy to jest formularz zgłoszeniowy, czy to jest rozmowa o pracę, niech to będzie, wchodź jak najbardziej w perspektywę pracodawcy, zastanów się, jakie on może mieć obiekcje, jakie on może mieć obawy przed zatrudnieniem Ciebie i staraj się jakby sygnalizować, dawać te odpowiedzi, to już właśnie daje Ci tą kolejną przewagę nad kandydatami, którzy tego nie widzą czy nie rozumieją. I trzeci punkt to jest szczerość. Szczerość, nie odgrywanie roli jakiegoś człowieka, którym nie jesteśmy, nie przygotowywanie jakichś formułek na pytania, które się znajdują gdzieś w internecie. I staranie się zabłysnąć, bo tak naprawdę rozmowa o pracę czy wszelkie spotkania to nie jest sprawdzenie Twojej elokwencji czy tego, jak Ty właśnie możesz odegrać rolę, tylko to jest sprawdzenie, czy do siebie pasujemy. I jeżeli tej szczerości z Twojej strony i ze strony pracodawcy zabraknie, to jest to bardzo krótkowzroczne. W kontekście pracodawcy, no to może być tak, że po prostu nie będziesz zadowolony, jeżeli on nie szczerze się przedstawi na rozmowie o pracę, będziesz niezadowolony, odejdziesz z tej pracy. Podobnie, jeżeli będziesz ty nieszczery, będziesz się pokazywał jako osoba, którą nie jesteś, no to jak długo możesz udawać, jak długo możesz nie być sobą w pracy? Myślę, że to jest wypalające i też będzie skutkowało tym, że ta współpraca zostanie rozwiązana. Później problem ma pracodawca, który przeznacza bardzo dużo pieniędzy i czasu na rekrutację, na wdrożenie Ciebie, na przeszkolenie Ciebie. Później musi znaleźć kogoś na Twoje miejsce. Bardzo często taka rotacja też negatywnie wpływa na cały zespół pracowników.
gdzieś obniża morale. Czasami są różne konflikty, jeżeli ta rekrutacja też właśnie nie jest taka, tak dobrze przeprowadzona i oparta na szczerości. A z drugiej strony ty masz problem, bo nagle zaczynasz mieć ten syndrom skoczka, tak? Mówi się o tobie, że często zmieniasz pracę, tak? To też zresztą jedno z pytań, które gdzieś, o których mieliśmy dzisiaj porozmawiać, prawda? To jest naturalne, że pracodawcy zadają sobie pytanie, czy ta osoba rzeczywiście jest wartościowym kandydatem dla mnie, pracownikiem dla mnie, jeżeli tak często zmienia pracę, bo częste zmiany pracy mogą, ale nie muszą świadczyć o tym, że właśnie albo nie wiesz, czego sam chcesz i poprzez doświadczanie różnych firm przychodzisz, odchodzisz, próbujesz różnych rzeczy, ale sam nie potrafisz tego zdefiniować, ale może też świadczyć właśnie o takiej nieszczerości podczas rekrutacji, że bierzesz to, co dają, tak, to, co się trafia na stół, nie myśląc długofalowo, długoterminowo, czy ta współpraca jest dobra, czy niedobra. I to budzi wątpliwości. Oczywiście bardzo często jest tak, że mamy zmiany pracy i one są uzasadnione, dlatego też nikogo nie powinniśmy, my jako rekruterzy czy pracodawcy nie powinni dyskryminować ze względu na to, że często zmienią pracę, ale to jest naturalna czerwona flaga, jeżeli tak się dzieje u kandydata, no bo zastanawiamy się, co takiego się wydarzyło, tak? Czy nie jest tak, że podjąłeś zawodowo dużo błędnych decyzji, tak? Więc warto też sobie taki rachunek sumienia tutaj zrobić. Więc trzy składowe: świadomość siebie, myślenie perspektywą biznesu i szczerość. Świetne, świetne. Podpisuję się rękami i nogami. Lubię to powtarzać. To dziwne powiedzenie, kiedy naprawdę czuję bardzo mocny vibe i zazębianie się i wartości i perspektywy z moimi rozmówcami, no to jest niesamowite. Ja na przykład w kwestii tej szczerości, nie odgrywania ról, lubię powtarzać, żeby nie wykuwać jakichś dziwnych formułek z języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka obcego, kiedy mamy mieć pracę właśnie związaną z danym językiem, bo to właśnie widać podczas tych rozmów kwalifikacyjnych później, że ta osoba po prostu wykuła coś tam na blachę, na siłę chce użyć jakichś ładnych słówek i się popisać czymś, co nie jest jej, jego. Ja to tak troszeczkę interpretuję i to jest bardzo złe. Musimy rozumieć, że jeżeli rozmawiamy na jakiejś rozmowie rekrutacyjnej po polsku i po angielsku, to dobry rekruter wyłapie, że zmienia się jakby ten styl mówienia i gdy ja mówię po polsku w jakimś tam konkretnym stylu i używam jakiegoś, mam jakiś dobór słów, a później po angielsku jest to coś innego, no to dla mnie jako dobrego rekrutera językowego, to jest sygnał, że ta osoba nie poradzi sobie w sytuacjach, które nie są przećwiczone. Więc trzeba uważać na szczerość własną i nie odgrywanie ról. Też do czego to prowadzi, wiesz? Jeżeli udajesz, wykuwasz, przygotowujesz się tylko pod kątem rozmowy, to jak później poradzisz sobie w pracy, tak? Jeżeli jakiś stopień znajomości języka jest konieczny do tego, żebyś mógł pracować i robić to efektywnie, a ty udajesz troszeczkę, gdzieś naciągasz rzeczywistość, no to może spowodować, że po pierwsze będziesz mało efektywny, bo zamiast komunikować, to będziesz się skupiać na używaniu Google Translator. Albo no, będziesz bardzo mocno zestresowana w pracy, bo codziennie ktoś będzie do ciebie coś mówić, ty tego nie rozumiesz i jak się w tym odnaleźć, tak? Możesz być osobą, która odstaje w zespole, inni się komunikują, a ty nie nadążasz. Także takie myślenie długofalowe, no jeżeli dzisiaj nie jesteś, to może po prostu warto powiedzieć, słuchajcie, jestem w trakcie nauki, w bardzo dobrej szkole, mam przed sobą postawione cele i w przeciągu pół roku będę tam. Pytanie, czy jesteście w stanie zainwestować we współpracę ze mną i dać mi to pół roku, żebym dotarła do tego celu. Tak, ja wierzę i wiem, mam przekonanie, że będę w tym miejscu, do którego chcecie, żebym doszła w jakimś tam konkretnym czasie. Tak? Bo to by mnie zaimponowało. Wbrew pozorom czasami właśnie takie postawienie sytuacji, taka szczerość i otwartość, to naprawdę, naprawdę jest budujące i powoduje, że gdzieś jest rozbrajające, tak? Bo dużo łatwiej jest nam zaufać takiej osobie, niż osobie, która właśnie cały czas próbuje udowodnić, jak jest dobra, tak?
tutaj możemy mieć wątpliwości, tak? Jeżeli przyznajemy się do jakiejś słabości czy nieumiejętności, ale spełniamy milion innych kryteriów, to czasami to w ogóle nie ma znaczenia, tak? A może być właśnie takim plusem. Drodzy słuchacze, to było turbo ważne. Lećmy zatem do pytań od kandydatów. Tutaj bardzo dużo osób było akurat sfokusowanych na IT, ale interpretujmy i odpowiadajmy jak najszerzej na te pytania. Jest ich 5. Pierwsze z nich to jest, co rekruter chce usłyszeć, prosząc, aby opowiedzieć o sobie? Ja strasznie nie lubię tego pytania. To jest jedno z pytań, z którymi rozprawiałam się, jak pisałam posty, taki dziennik rekrutacji codzienny. To było jedno z pytań, z którym się rozprawiałam, natomiast mogę Wam powiedzieć, jak reagowali rekruterzy na to pytanie, jak jakby uzasadniali użycie tego pytania. Rekruterzy i nie tylko, bo też miejmy świadomość, że nie zawsze to rekruter, który jakby zna się na HR-ze, jest odpowiedzialny za rekrutację w firmie. Czasami to jest po prostu osoba, która, nie wiem, jest kierownikiem w danym dziale, nikt jej nigdy z rekrutacji nie przeszkolił. To jest takie pytanie, które często jest traktowane jako pewnego rodzaju small talk na początek, które ma zdjąć presję z kandydata. W cudzysłowie, tak? Bo dla jednych to może być zdjęcie z nich presji, a dla innych właśnie podniesienie presji, o co oni tak naprawdę mnie pytają, o co im chodzi. Ja żartobliwie chyba w tym wpisie to pisałam, że zaczęłabym od drzewa genealogicznego albo zapytałabym, od którego momentu mamy zacząć tą wiedzę o sobie, bo rzeczywiście dużo bardziej wolę takie konkretne pytania, które są stawiane w kontekście potrzeb na tu i teraz, tak? Czyli dużo bardziej wolę zapytać, gdzie jesteś w tym momencie dzisiaj zawodowo, tak? Jaką właśnie masz motywację do tego, że zaaplikowałeś, tak? Czy że jesteś na tym spotkaniu. To już dużo więcej mi mówi, jest bardziej konkretne. Natomiast jeżeli ktoś ci stawia to pytanie i nie chcesz iść w cynizm, to warto po prostu wybrać to, co ty chcesz powiedzieć o sobie w kontekście potrzeb twojego pracodawcy, skupić się na tym. Co mogę Wam o sobie powiedzieć? Przeczytałam, że szukacie takiej i takiej osoby i w tym kontekście chciałabym powiedzieć o sobie, że mam przekonanie, że tutaj spełniam pewne wymagania, tak, że widzę, że mogę się w tym obszarze rozwijać, mamy tutaj, to nas łączy, tak, skupić się na tym, co nas łączy. Super. A czym są spowodowane wiadomości od kandydatów o zupełnie innym profilu niż poszukiwany? To chyba nie od kandydatów, tylko od rekruterów tutaj miało być. Mam wrażenie, że to jest dosyć poważny problem, który nie pojawia się tylko i wyłącznie w IT, bo ja sam dostaję wiadomości, mając, wiesz, w profilu tak naprawdę, że jestem, kurczę, właścicielem szkoły językowej i też nie wiem, z czego się to bierze. Myślę, że to jest problem powszechny, natomiast jakbym się miała skupić na przyczynie, bo o to jest pytanie. Przyczyny mogą być różne. Pierwsza kategoria to powiedziałabym, że może zapytanie nie jest bezpośrednio do ciebie, ale zdarza się, że może być zapytanie do ciebie, bo rekruter czy osoba, która poszukuje na dane stanowisko, myśli o tobie jako o jakimś potencjale do znalezienia właściwych kandydatów. Czyli okej, może ty sam nie, ale może znasz kogoś. I teraz jest to ok w sytuacji, kiedy mamy jakąś relację. Ja sama mam relację z różnymi kandydatami, z różnymi pracownikami, z różnymi osobami i czasami zwracam się do nich, słuchaj, mam ciekawą ofertę pracy, kilka słów, czy myślę, że znasz podobne osoby, obracasz się, czy może przychodzi ci ktoś do głowy, kto szuka aktualnie pracy. Natomiast z kontekstu domyślam się, że to nie chodzi o to, tylko bardziej o to, że wysyłamy ofertę, mówimy, czy to nie jest coś dla ciebie, a oferta nie jest trafiona. I tu myślę o trzech takich głównych przyczynach. Pierwsza przyczyna to jest bardzo niska wiedza rekrutera, tak? Czyli ktoś, kto zabiera się za rekrutację, nie jest do niej odpowiednio przygotowany, nie zna się, nie zna różnic, nie rozumie różnicy między tym, co jest w opisie stanowiska, a tym, co jest w Twoim profilu.
I to jest jedna z przyczyn, wyobrażam sobie, że mogą być firmy, w których są jakieś targety, tak, gdzie sorcerowi mówi się, masz tam skontaktować się z jakąś liczbą osób, wysłać do nich wiadomości. No i jeżeli idziemy w ilość, a właśnie nie skupiamy się też z drugiej strony jako rekruterzy na wyłanianiu tych kilku, ale naprawdę wartościowych kandydatów, no to właśnie stąd jakby takie złe imię też branży, że pewne rzeczy robione są w niewłaściwy sposób. Natomiast druga sprawa, no to może warto sobie zadać też pytanie, jeżeli zdarza się tak, że mamy dużo takich wiadomości, na ile mój profil jest czytelny? Czy nie jest tak, że może w moim profilu jest coś, co wprowadza odbiorców w błąd, tak? Co może sugerować, że ja jestem właśnie tym kandydatem. I warto wtedy sobie ten profil jakoś edytować, tak? Po prostu pokazać się tam jako osoba, która albo szuka konkretnej pracy, albo jest otwarta na konkretne propozycje, albo w ogóle nie szuka i może postarać się coś ulepszyć ze swojej strony. A trzeci powód, jaki przyszedł mi do głowy, to jest to, że jest bardzo kiepski opis stanowiska. To znaczy być może w opisie stanowiska wrzucony jest milion języków programowania, bo ktoś opis stanowiska buduje na podstawie listy życzeń, widzi mi się i znajduje się tam bardzo dużo różnych punktów, ale realnie w rzeczywistości jakby poszukuje tylko do pewnego wąskiego obszaru i wtedy no, wymaga to wyjaśnień, ale, no, ale też nie świadczy dobrze o firmie, tak, i o HR-ze. Więc takie przychodzą mi przyczyny do głowy. Mhm. Ja bym jeszcze dopisał czwartą, automatyzacja. Też, na pewno. Ja mówię oczywiście tutaj w kontekście takim rekruterów, natomiast na pewno też automatyzacja, jeżeli korzysta się z narzędzi, wysyła się w ten sposób takie wiadomości bardzo szeroko, no to też to się obniża, ale to obserwujemy i w rekrutacji, i w sprzedaży. Myślę, że wszędzie widzimy takie wiadomości zautomatyzowane, które zupełnie nie mają tego czynnika ludzkiego. Dosłownie we wszystkim, naprawdę. Ja też powiązałem to z automatyzacją przez to, że w moim profilu niegdyś miałem zapisane, że uczymy języków w tym i tym. I później z tej branży mi przychodziły, wiesz, możliwości podjęcia pracy i oferty. Więc no właśnie, ta automatyzacja... Jeżeli już jest, to musi być naprawdę zrobiona dobrze. Okej, lećmy do kolejnego pytania. Jak często HR klika w linki w CV, portfolio, projekty i tak dalej? No tutaj znowu, ja nie śmiem odpowiadać za cały HR, bo nie wiem, jak to wygląda na rynku. Ja mogę powiedzieć, że w rekrutacjach, w których wymagamy na przykład portfolio, to klikamy, tak? Jeśli nie klikamy my, ostatnio miałam taką rekrutację, myślę, że mogę powiedzieć, nie była to rekrutacja ukryta, akurat to była pozycja senior photographer dla firmy Westwing. I rzeczywiście na to stanowisko wymagane jest portfolio, co jest zrozumiałe, tak? Że pewien sznyt tutaj, pewien kunszt musi być tej fotografii i pewna też estetyka. No i pytanie, czasami to HR klika, a czasami, jak na przykład w tym wypadku, to klient decyduje, czy dana estetyka mu odpowiada, no bo my jako firma HR-owa nie czujemy się specjalistami, którzy są w stanie ocenić, nie wiem, czy tam kompozycja, światło jest w odpowiedni sposób zaprezentowane, tak? Jako laicy możemy powiedzieć, ok, te zdjęcia są bardzo outdated i to naszego klienta nie zainteresuje, ale jakby klient zagląda do każdego absolutnie portfolio i decyduje. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, kiedy kandydaci dołączają linki do profili, do projektów, chociaż nie jest to wymagane na etapie analizy aplikacji, no i wtedy pewnie nie we wszystkie, w zależności od rekrutacji. Aktualnie my na przykład prowadzimy rekrutację do nas, do firmy, szukamy takiego asystenta, asystentki, no i wyobraźcie sobie, że wpłynęło nam 280 zgłoszeń, już w tej chwili pewnie więcej, jak rozmawiamy, w przeciągu tygodnia. I to, co my analizujemy, to jest formularz zgłoszeniowy, w którym zadajemy konkretne pytania o to, co nas interesuje, i CV.
I na etapie tej pierwszej analizy na pewno nie będziemy wchodzić w dodatkowe linki, bo nie jesteśmy w stanie po prostu przerobić 280 aplikacji, zajrzeć do każdego dodatkowego pliku. Natomiast myślę, że na późniejszych etapach, jeżeli jakaś taka dodatkowa prezentacja jest przy spełnieniu tych podstawowych kryteriów, to będziemy do nich zaglądać na pewno, bo chcemy poznać kandydatów i też chcemy dać im szansę. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy nie wymagamy, to zakładam, że nie zawsze musimy klikać. W sytuacjach, kiedy wymagamy, to z naszej strony jest to potrzebne i konieczne do tego, żeby jakiś tam judgment, angielskie słówko, osąd dokonać, tak, w tej rekrutacji. Okej, okay, rozumiem. To przeskoczmy do skakania, o którym już mówiliśmy. Jak rekruter patrzy na właśnie te częste zmiany pracy w CV? Czasami, tak jak mówię, to nawet nie sam rekruter, ale pracodawca. I pracodawcy patrzą różnie. Ja mam takie doświadczenia, kiedy na przykład pracodawca deklaruje, że dla niego osoba, która nie zmieniała pracy, nie ma różnorodnych doświadczeń, to jest osoba, która mało się rozwinęła, nie ma takiej perspektywy, jakiej on by oczekiwał, szerokiej. I oczywiście w przypadku, naprawdę, chociaż teraz nic nie przychodzi mi do głowy, ale zapewne, przepraszam bardzo, miałam mieć wyciszone. Mimo trybu samolotowego coś jednak przyszło. Kandydat ma jakieś szerokie doświadczenia, że ma... Że pracował w różnych firmach i dotknął na przykład jakiegoś tematu, specyfiki pracy w konkretnej branży od różnych stron, u różnych pracodawców. A czasami jest tak, bardzo często jest tak, że właśnie częste zmiany pracy są źle oceniane. Nie wiem, jak to jest na rynku, na ile często takie aplikacje są odrzucane. Wiem, że na pewno jest to czerwona flaga. Jeśli o mnie chodzi i generalnie o takie dobre praktyki w naszej firmie, to my nigdy nie odrzucamy kandydata ze względu na to, że on miał częste zmiany pracy. Jeżeli widzimy, że kandydat wpisuje się w profil, to zawsze rozmawiamy i staramy się poznać powody tej zmiany pracy. Jeżeli pracodawca, też mam takie doświadczenie nawet w niedawno prowadzonej rekrutacji, że mieliśmy kandydata, który był świetnym specjalistą w obszarze prawa podatkowego, naprawdę z ogromną wiedzą, bardzo, bardzo, bardzo fajny kandydat i myślę, że tutaj nasz klient zatrudni tego kandydata właśnie dzięki temu, że korzysta ze wsparcia agencji zatrudnienia, które trochę wie o HR-ze, wie więcej o kandydacie i potrafi przedstawić pewien profil kandydata, a nie skupia się tylko na takiej powierzchownej analizie i jakby minimalizuje ryzyko takimi niesprawdzonymi metodami, bo to poniekąd tak to jest. Jeżeli odrzucamy kogoś ze względu na to, że często zmieniał pracę i nie wchodzimy z tą osobą w rozmowę, w dialog, no to pokazuje, że nie mamy takich kompetencji, żeby jakoś tą osobę w inny sposób ocenić, tak, ten potencjał, czy ona dzisiaj wie, czego chce, czy ona świadomie szuka pracy, czy to jest właśnie taki skoczek, który nie wie, czego chce, przyjmuje różne oferty, idzie tam, gdzie wiatr zawieje, ten stateczek, tak, płynie na tym oceanie, ale nikt nim nie steruje. Więc jest to zwykle analizowane. Warto mówić otwarcie o tym, jaka była historia. Moje doświadczenie jest właśnie takie, że duża otwartość, mówienie o tym, jakie były sytuacje, skąd wynikały te zmiany. Czasami nawet przyznawanie się do pewnej niedojrzałości, czy do tego, że byłem na przykład, czy byłam zbyt wcześnie na takim stanowisku, nie podołałem, to też pokazuje, że jesteśmy w jakimś momencie rozwoju, że pewna historia jest za nami, ona jest faktem, tej historii zatrudnienia nie zmienimy, ale na dzisiaj jesteśmy w stanie o tym mówić z pewną właśnie taką pewnością siebie, ze świadomością siebie i to dużo, dużo zmienia. Okej, okay, super. To mam mega ciekawe pytania dotyczące czegoś, co uwielbiam, negocjacje. Jak odpowiadać na pytania o zadowalającą nas stawkę, czy podwyższać wymagania, żeby mieć pole do negocjacji? No to też nie czuję się tutaj specjalistą do spraw negocjacji, żeby komuś narzucać pewną strategię. Moje doświadczenia i moje preferencje są takie, jeżeli mówimy szczerze i z jednej i z drugiej strony, i najlepiej na jak najwcześniejszym etapie o swoich oczekiwaniach.
I myślę, że to jest taka dobra strategia. Zawsze można skorzystać ze strategii zdartej płyty, z której też korzystam w swoim biznesie. Jak wysyłam ofertę i firma za każdym razem ma potrzebę negocjować, to ja za każdym razem odpowiadam, że ta oferta jest już naprawdę przemyślana, skalkulowana. Ja tak wyceniam swoją pracę i tyle, tak po prostu. I taka jest moja dewiza, tak? Jakby nie, nigdy nie przygotowuję nawet ofert dla moich klientów, które są na wyrost, które mają jakiś margines do obniżenia, żeby kogoś zadowolić, bo moje wartości są takie, że ja właśnie lubię pewną szczerość, przejrzystość, transparentność i do tego dążę. Natomiast każdy może mieć inną strategię. Ja bym powiedziała, że też taka obserwacja pracodawcy i jego zagrywek może skłonić Ciebie do innej refleksji, tak? Czyli w negocjacjach to zawsze nie jest jedna strona, tylko to są dwie strony, więc jeżeli widzisz, że ktoś tutaj próbuje Ciebie wyczuć i będzie bardzo tak właśnie negocjacyjnie do tego tematu podchodził, nie pokazuje otwarcie pewnych widełek na start, no to i też i Ty możesz jakby zwlekać tutaj z odpowiedzią i też zakładać pewien margines, tak? Błędu. Zawsze warto mieć w głowie to, co myślę, że jest istotne, niezależnie od tego, czy na stanowisku są podane widełki, czy tych widełek nie ma, że my jakoś wyceniamy swoją pracę, nie zawsze mamy pełne informacje, więc na pierwszych etapach rekrutacji warto mówić o pewnej szacunkowej, bo tak naprawdę dopiero jak dowiemy się o pełnym zakresie obowiązków, to jesteśmy w stanie doszacować wszystko. I te szacunkowe, powiedziałabym, że mogłyby być nieznacznie zawyżone, tak? Po to, żeby było później pole do negocjacji w późniejszym etapie. Natomiast nie warto jest przestrzeliwać. Ja jak rozmawiam z pracodawcami, to często mówią, ale czy pokazywać te widełki, bo nasze doświadczenie jest takie, że kandydaci zawsze podają tę górną widełek. Moje doświadczenie jest takie, że nawet jeżeli kandydat podaje zawsze tą górną z widełek, to my przecież widzimy, jakie dostajemy value for money. Znowu angielskie słówka. Czyli jaką wartość ty reprezentujesz, więc czasami warto pokusić się już o taką refleksję, tak? Jeżeli widzimy, że oczekiwania są takie, nie spełniam powiedzmy 100%, ale spełniam 95%, to może warto nie podawać tych górnych widełek, tylko zejść troszeczkę niżej i powiedzieć, dobra, słuchajcie, ale jak już będę na przykład zdobędę to C1 z angielskiego, to wtedy chcę zarabiać właśnie to, tak? Właśnie tyle, ile podajecie w górnych widełkach, więc dostosuj strategię do pracodawcy, tak bym powiedziała, ale wyjdź z tym, z czym Tobie jest dobrze. Natomiast miej świadomość, że jeżeli coś wysyłasz, to takie zawyżanie mocne może spowodować, że ktoś się Tobą nie zainteresuje, bo 10 innych kandydatów ma dużo wyższe kwalifikacje i będzie podawało tą górną widełek, a Ty masz dużo niższe kwalifikacje i gdybyś się uplasował na przykład odrobinę niżej, to byłoby zainteresowanie Twoją osobą, a jeżeli stawiasz wszystko na jedną kartę i mówisz wszystko albo nic, to ktoś powie, okej, niestety w porównaniu z 10 innymi kandydatami, no masz tutaj duże braki, a wyceniasz się bardzo wysoko, więc będziemy rozmawiać z tymi innymi osobami, więc takie ryzyko też zawsze istnieje. Myśl perspektywą wartości, to jest też dla mnie bardzo, bardzo mi bliskie. Jaką wartość wnoszę do biznesu, co biznes dzięki mojej pracy zyskuje i dlaczego biznes ma mi zapłacić właśnie tyle. Okej, super. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Lećmy zatem do nowych trendów w rekrutacji. Czyli co aktualnie według Ciebie pozwala rekrutowanym wybić się z tłumu tych rekrutowanych? Rekrutowanym? Okej. No myślę, że to jest, wiesz, powrót do tego pytania, które mieliśmy wcześniej, tak? Czyli o tą strategię, tak? Ja myślę, że to jest dokładnie ta sama odpowiedź. Ta świadomość siebie, swoich celów. Myślę, że po drugie właśnie ta świadomość biznesowa, mówienie językiem skierowanym do biznesu, branie pod uwagę właśnie też obaw pracodawcy, potencjalnych obaw, takich problemów, jakie pracodawca może mieć, a ty możesz je rozwiązać, co dla pracodawcy będzie stanowiło wartość.
i skupianie się na tym, jaką wartość ja mogę dać dla biznesu. To jest ten drugi punkt. I trzeci punkt to ta szczerość. Tak jak pokazaliśmy w naszej dzisiejszej rozmowie, czasami właśnie przyznanie się do tego, że czegoś jeszcze nie umiem, ale zamierzam nad tym pracować, czy już nad tym pracuję, to powoduje, że jesteś dużo bardziej wiarygodny w oczach pracodawcy, niż jeżeli te braki próbujesz zasypać jakimiś sztuczkami. A jakbyśmy w ogóle pominęli taką wartość merytoryczną, to czy jest coś, co można zrobić na poziomie, nie wiem, CV już wysłania na przykład aplikacji? Na przykład usłyszałem o CV w formacie wideo. Więc nie wiem, czy są takie rzeczy, które jakoś tam mogą wpływać na to, jak jesteśmy postrzegani i możemy gdzieś tam w tym stosie różnych CV-ek jakoś odstawać? Tak, moim zdaniem tak, i to jest personalizacja. To jest trend, który jest wszędzie w biznesie dzisiaj. Więc ten na poziomie wartości już to określiłam, tak? Znasz siebie, znasz, starasz się zrozumieć pracodawcę, ale teraz możesz to przekuć na formę języka. I moim zdaniem właśnie takie targetowanie, wybieranie pracodawcy, który jest dla mnie atrakcyjny, ja mam tego świadomość i ja potrafię to pracodawcy przekazać, że właśnie u Ciebie chcę pracować, właśnie Ty mnie interesujesz pracodawcą, to jest praca moich marzeń, widzę siebie na tym stanowisku i mam to, to, to i to, mogę Ci dać taką i taką wartość. Niezależnie od tego, czy to będzie forma wideo, bo ja powiedziałabym, że treść jest dużo ważniejsza, to co chcesz przekazać, taka autentyczna wiara i motywacja w to, że Ty jesteś właściwą osobą do pracy na to stanowisko, to spowoduje, że odnajdziesz sposób, żeby skomunikować się z tym pracodawcą w odpowiedni sposób i przyjmiesz jakąś strategię na to. Ale właśnie jeżeli wiesz, że to tu chcesz aplikować, tu się widzisz i masz do tego przekonanie, masz tą motywację, to widać już na etapie Twojego CV, bo ono będzie bardziej dostosowane na przykład. Już na etapie CV będziesz odpowiadał na pytania, które są ważne z perspektywy pracodawcy, a nie tak trochę, że przygotujesz jeden dokument, który wysyłasz wszędzie i tak naprawdę pracodawca patrząc czasami nawet nie wie tych podstaw, tak? Czy to, co dla niego jest ważne, nie znajduje informacji w Twoim CV, czy Ty spełniasz te wymogi, czy ich nie spełniasz, bo gdzieś oszczędnie piszesz na przykład o tym, jaki miałeś zakres obowiązków na stanowiskach. Także takie skupienie się, żeby odpowiadać temu pracodawcy już na etapie CV, na jego pytania co do Twojej osoby, na to, co jest dla tego pracodawcy ważne. Personalizowanie, zmienianie CV. Wybierzesz 5 stanowisk i 5 firm. Dla każdej przygotujesz odrobinę inne, zmodyfikowane CV, w którym będą te dane, które są najważniejsze z perspektywy pracodawcy. To już spowoduje, że się wybijesz. Forma wideo, czemu nie? Też ją lubię. Nie zawsze jest możliwość, żeby się w tej formie zaprezentować, tak? Ale no, korzystaj z tego, po prostu personalizuj. Okej, dobra, personalizacja. Lubię to słowo, bo ono jest ogromnie ważne u mnie w szkole. Tak naprawdę naszym fundamentem jest właśnie personalizacja i dopasowanie całego toku nauczania do jednej konkretnej osoby. Nie nauczamy w ogóle grupowo, nie ma w tym jakości według nas. I ta personalizacja jest ogromnie ważna w językach. Język zresztą jest odzwierciedleniem Twojej kreatywności, tego, co jest w Twojej głowie i w Twoim sercu, więc nie możemy uczyć się po prostu maszynowo, czy gdzieś tam taśmowo, tak jak to się dzieje w sposób taki uniwersalny w większości szkół prywatnych, niestety, i we wszystkich szkołach publicznych. Więc tak, personalizacja, kurczę. Okej. Lećmy zatem do pytania o niecodzienne i niszowe i niestandardowe porady rekrutacyjne, które można usłyszeć prawie tylko od Ciebie. Czy masz coś takiego? Ja na przykład mam właśnie to, że mówię, nie słuchaj porad w internecie i nie czytaj zbyt wielu poradników, więc to jest moja ważna, dziwna i niecodzienna porada, no bo raczej jednak patrzymy na to z tej strony, że powinniśmy jak najwięcej się dowiedzieć, czytać, im więcej artykułów pochłoniemy, tym powinno być lepiej i mniej nas zaskoczy. A mi się wydaje, że nie do końca tak jest, ale to moja właśnie dziwna porada. Czy masz coś takiego swojego, co mogłoby zaskoczyć słuchaczy?
taką właśnie refleksję, czy jest tak, że moglibyśmy się tej rekrutacji, tego jak brać udział w rekrutacji, uczyć w szkole a propos tego, czego szkoła nas nie uczy i czy jest jakieś takie uniwersalne podejście. Myślę, że tutaj też bym się skłaniała ku temu, że musisz troszeczkę ten proces zaplanować pod siebie. Znowu ta personalizacja, bo ty zdecydowanie uczysz się empirycznie i ja też jestem taką osobą. Przez doświadczanie, jeżeli coś zrobię, to mam poczucie, że okej, teraz to już umiem. Natomiast jeżeli coś przeczytam w teorii, no to jeszcze nie mam takiego poczucia, że posiadłam taką wiedzę i już praktycznie jestem w stanie gotowa wszystko zrobić. Tak? Trochę jak z tą jazdą na rowerze. Nie nauczysz się od tego przez czytanie książek o tym, jak jeździć na rowerze. Natomiast mam świadomość tego, że są kandydaci, dla których takie poczucie przygotowania merytorycznego do rozmowy jest bardzo ważne. Jedni idą na żywioł i dla nich to jest jakby spójne z ich osobowością. Idę, nie przygotowuję się do rozmowy, rozmawiam tak, jak czuję. Inni z kolei właśnie mają takie poczucie, że chcą wiedzieć, czego mogą się spodziewać od pracodawcy, jakie mogą być pytania, może czasami mają taką ciekawość rozumieć, tak jak dzisiaj zresztą mieliśmy wiele pytań od kandydatów, którzy próbują zrozumieć, co się kryje, jaka jest motywacja w ogóle tego pracodawcy, dlaczego on mnie o to pyta, dlaczego mnie pyta, jakim byłbym zwierzęciem albo superbohaterem. Więc myślę, że ta ciekawość też jest taka naturalna dotycząca rekrutacji, więc trochę powiem tak, na ile potrzebujesz, to się przygotuj, ale ja bardziej skupiałabym się na przygotowaniu właśnie w kontekście poznania firmy, bo tutaj nie chodzi o sprawdzanie motywacji takim głupim pytaniem, dlaczego chce pan u nas pracować, bo ty masz prawo nie wiedzieć jeszcze, czy chcesz, czy nie chcesz pracować u pracodawcy, ale pokazanie tego, że traktujesz tą rekrutację poważnie, że już czegoś się o tej firmie dowiedziałeś, że myślisz o tym stanowisku, że jesteś ten krok dalej niż osoby, które przychodzą tylko po to, żeby właśnie rozmawiać o tym, jakie benefity dostaną w firmie, czy jest karta paliwowa, czy jest karta multisport, czy jest coś tam. To jest takie bardzo powierzchowna rozmowa. Natomiast jeżeli wchodzisz troszeczkę głębiej i zastanawiasz się nad pytaniami właśnie, jak ta praca będzie wyglądała, z kim ja będę współpracować na tym stanowisku codziennie, bezpośrednio, co będzie zależało od tej mojej pracy w takim jakby spektrum całego biznesu, tak? Na co to będzie miało wpływ. Takie pytania właśnie już na poziomie, gdybyś w tej firmie pracował, zastanowienie się, no wyobrażam sobie, że już tam idę i pracuję i co ja chcę wiedzieć. Jeżeli już od tej strony się przygotujesz, to pozwoli ci zdobyć dużo więcej wiedzy na tych pierwszych etapach, a niekoniecznie będziesz tą wiedzę zdobywać dopiero po podpisaniu umowy o pracę i też spowoduje, że właśnie będziesz takim kandydatem dużo poważniejszym, tak, który już myśli tą perspektywą współpracy z firmą, perspektywą rozwiązywania pewnych problemów i chce dobrze zrozumieć tego pracodawcę, tak? Chce dobrze zrozumieć to stanowisko, niż właśnie taki kandydat, który no dobra, okej, jakoś to będzie, przyjdę, popracuję i zobaczymy, tak? I to, co bym powiedziała jeszcze, takiego niszowego, o czym często kandydaci zapominają, to jest to, że tak naprawdę w rekrutacji oceniane jest dużo więcej niż tylko i wyłącznie Twoje twarde kompetencje, twarde umiejętności jakieś, które posiadasz, Twoje doświadczenie, że firma wybiera sobie jakiegoś współpracownika i też Twoje nastawienie, przekonania, to też jest coś, co ma wpływ na to, czy to Ty, czy na przykład kontrkandydat, który ma dokładnie takie same, a czasami nawet odrobinę niższe, tak, kwalifikacje, ale ma na przykład właśnie te kompetencje tak zwane miękkie, w cudzysłowie, związane z komunikacją interpersonalną i ma podobne wartości, tak? Ten kandydat dostanie ofertę pracy, a nie ty. Także myśl o tym, że podczas rekrutacji właśnie, żeby być szczerym, żeby być sobą, nikogo nie udawać, bo to jest właśnie ta strategia, która jest bardzo błędna, krótkowzroczna i doprowadzi do tego, że będziesz mieć te częste zmiany niechciane pracy w CV i niepotrzebny stres z ciągłym szukaniem pracy. Ale z drugiej strony właśnie myśl tą perspektywą pracodawcy, rozmawiaj o tym stanowisku, dowiaduj się, bądź ciekawy, podejmuj tą decyzję świadomie
No i tyle chyba. Okej. Bardzo, bardzo, bardzo mocno wyczerpaliśmy. Być może nie wyczerpaliśmy, ale kurczę, tych porad pojawiło się ogromnie dużo i sądzę, że nagraliśmy bardzo wartościową rozmowę dla naszych słuchaczy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Chciałbym jeszcze zapytać cię o może bardzo intymną rzecz. Chodzi o twoje wtopy i gafy i pomyłki, o takie sytuacje, gdzie wyjdziesz trochę ze strefy komfortu teraz i pokażesz nam, naszym słuchaczom, że pomyłki to jest normalna rzecz i nie należy się bać błędów. Zadaję to pytanie naszemu, każdemu z rozmówców podczas podcastu, więc powiedz mi, jaka jest twoja największa wtopa i najbardziej taka spektakularna pomyłka. Jeśli jest językowa, to super, jeżeli nie, to nie musi być. Tak, ponieważ pisałaś właśnie o tym, że pytasz o te wtopy językowe, to mi przyszła do głowy taka historia już sprzed lat, związana właśnie z językiem i z taką moją błędną strategią na to, okay, kiedy nie rozumiałam tego, co się do mnie mówi. Historia jest związana z moją teściową, ponieważ mój mąż jest Szkotem. Poznaliśmy się już w momencie tam, takim, kiedy ja miałam poczucie, że mówię po angielsku całkiem dobrze, nawet płynnie. No i porozumiewaliśmy się bez jakichś większych problemów. Natomiast w momencie, kiedy poznałam jego mamę, okazało się, że ten język szkocki ma jeszcze ma różne, że tak powiem, odcienie. I to, co mówiła moja teściowa, było dla mnie zupełnie niezrozumiałe. No, w pierwszych jakichś tam naszych wymianach to próbowałam się pytać jeszcze o to, przepraszam, nie zrozumiałam, czy możesz powtórzyć, ale nie przynosiło to zbyt dużego skutku, ponieważ teściowa powtarzała, ale w dalszym ciągu z tym szkockim akcentem, który był dla mnie zupełnie niezrozumiały, więc w pewnym momencie już czułam się tak głupio, ciągle pytając, ciągle wciąż nie rozumiejąc, a mając jakby takie przekonanie, że no przecież mówię po angielsku, że przyjęłam błędną strategię, czyli uśmiechania się i przytakiwania. I pamiętam taką historię, kiedy moja teściowa właśnie po szkocku udzielała mi różnych komplementów, jak to ładnie wyglądam, że chyba byłam u fryzjera, robiłam sobie włosy, bo w ogóle wspaniale wyglądam. Ja się uśmiechałam i przytakiwałam, a w pewnym momencie moja teściowa zaczęła mówić o tym, jak ona okropnie wygląda, że już dawno nie była u fryzjera i w ogóle czuje się taka zaniedbana, a ja w dalszym ciągu uśmiechałam i przytakiwałam. Więc moi drodzy, ta strategia nie zawsze się sprawdza, nie zawsze warto przytakiwać rozmówcę. Tak, tak, masz tragiczne włosy, no. Super. O Boże, okej, wyobrażam sobie. No nie, to nie jest w ogóle dobra strategia, uśmiechanie się i przytakiwanie. Musimy jednak znać język zawsze w komunikacji na takim poziomie, żeby mieć świadomość i pewność siebie, nie? Że jesteśmy tutaj po coś w tej dyskusji, w tej konwersacji i jesteśmy w stanie wziąć po prostu w niej czynny udział. Jeżeli tego nie ma, to nie jesteśmy w stanie realizować no, celów językowych, więc jest to ogromny problem. Świetna historia. Tłumacza, lepiej zapewnić sobie tłumacza. Albo właśnie pójść w tym kierunku. To na koniec pytanie o słówka. Kilka się tutaj w ogóle fajnych słówek pojawiło. Na przykład te blindy mnie zaintrygowały. Domyśliłem się mniej więcej o co chodzi, ale właśnie totalnie nie wiedziałem, że w rekrutacji się używa czegoś takiego. Podziel się swoimi 5 interesującymi słówkami. Mogą być z polskiego, z angielskiego, mogą być typowo szkockie wyrazy. Podrzuć nam coś ciekawego po prostu. Dobrze, no to mamy blindy. Weźmy te blindy, bo myślę, że to jest takie blind CV, to jest coś branżowego i warto, żeby to zapadło gdzieś tam słuchaczom w pamięć, żeby mogli do tego wrócić, ok? Nie zgadzam się, żeby mojego CV używać jako blinda w innych rekrutacjach.
Natomiast co jeszcze? Myślałam sobie o tym właśnie, że ja bardzo lubię takie słówka, które w zależności od tego, w jakim rejonie świata to brzmią bardzo różnie. I na przykład przyszło mi do głowy takie słówko schedule albo schedule, okay. które jest wymawiane zupełnie inaczej, więc jeżeli masz taki napięty harmonogram, no to powiesz wtedy, że masz albo busy schedule, albo busy schedule. I to było takie słówko, jakiś wytrych. Czasami też z moim mężem sobie żartuję, nieraz różnymi akcentami próbujemy w domu operować, ponieważ on jest i Szkotem, ale mówi też pięknym angielskim i potrafi też użyć American English. Okay. Także czasami mamy zabawę z tymi słówkami. Pomyślałam też o dzisiejsze spotkanie o słówku tracker. Dlaczego pomyślałam o tym słówku? To jest kierowca ciężarówki, ponieważ kiedyś moja koleżanka pomogła mi z wymową nazwiska jednego z bardziej znanych pisarzy XX wieku, który zajmował się zarządzaniem. Masz może pomysł, kto to mógł być? Rymuje się z tracker. Kurczę, nie przychodzi mi teraz nic do głowy, a nie chcę palnąć głupoty. Drucker. Ludzie okay. mówią o nim. Draker. I w zasadzie przez wiele lat miałam problem, jak poprawnie wymówić to nazwisko, więc słówko tracker pomogło mi z prawidłową wymową nazwiska Petera Druckera. I to jest, myślę, fajny też sposób przez takie skojarzenia uczyć się wymowy słówek, które ciężko nam jest wymówić, tak? To mi przyszło do głowy no. na dzisiejsze spotkanie. A poza tym ostatnio oglądałam taką, ostatnio, już jakiś czas temu oglądałam takie wideo z Michaelem McIntyre. To jest taki brytyjski komik, który zbiera różne śmieszne słówka. I tam trochę skeczy językowych też jest, więc bardzo Ci polecam. Ale właśnie były takie ciekawe różnice między British English i American English. I on bardzo się śmiał z tego, że Amerykanie właśnie potrzebują mieć wszystko tak bardzo obrazowo. I Ty też chyba w swoim podcaście mówiłeś o tym, że często jakieś słowo składa się z kilku słów. Mhm. Więc na przykład Brytyjczycy używają słowa glasses. Moja teściowa glasses. A Amerykanie potrzebują wiedzieć, do czego są im te okulary, więc mówią eyeglasses. Tak samo z na przykład z koszem, bin. Amerykanie mówią waste paper basket. Czyli bardziej opisowo się już nie da. Podobnie słówko pavement, czyli chodnik. Amerykanie nie wiedzą, do czego służy, więc musieli to opisać sidewalk. Także zachęcam do tego, żeby posłuchać takiego sketchu, bo czasami możemy się wiele nauczyć też przy okazji rozrywki. Kurczę, no dokładnie, bo nigdy nie spojrzałem na to z tej perspektywy, że właśnie Amerykanie muszą mieć to trochę bardziej łopatologicznie, albo bardziej po prostu... Horseback riding, bo nie wiedzieli, jak na tego konia wsiąść. Przyczepiali się od dołu, wiesz. Brali za ogon. Właśnie. Albo wiesz, po prostu usadawiali się za koniem i go łaskotali i w pewnym momencie po prostu frunęli bardzo daleko po takim, wiesz, ciosie tylnokopytnym, nie wiem. Okej, okay, wow, ale to jest bardzo ciekawe w ogóle, bo jakby, okej, okay, to jest takie doprecyzowanie, takie być może niepotrzebne, ale bo wiesz, glasses, czyli co? Mogą to być też, nie wiem, jakby te kieliszki chciałem powiedzieć. Brakuje mi polskich słów, ale wiesz, jakby to doprecyzowanie to jest ciekawa perspektywa. Muszę poszukać tego komika, bo kompletnie nie znam. A jak on dotyka gdzieś tam kwestii lingwistycznych, to będzie dla mnie bardzo dobra rozrywka, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za rekomendację. Jest mi też bardzo miło, że odsłuchałaś przynajmniej jakieś moje inne podcasty. Odsłuchałam. Breakfast.
Tak, breakfast. Dokładnie, właśnie tym. A wiedziałaś o tym słówku fast i że to breakfast to nie jest takie szybkie śniadanko? Powiem ci, że dużo się dowiedziałam, tak? Bo w ogóle nie analizowałam nigdy słowa breakfast, także bardzo fajny, okay. Bardzo fajny materiał. Cieszę się, bardzo mi miło. Świetnie się gawędzi. Ja bym bardzo chętnie odsłuchał tą rozmowę, gdybym był rekrutowanym, gdybym szukał pracy i ogromnie by mi ona pomogła. Więc jestem przekonany, że wypuszczamy w eter bardzo solidny kawał mięcha, za co ci bardzo, bardzo ogromnie dziękuję. Cieszę się, że znalazłaś chwilę, żeby ze mną porozmawiać i udzielić takiego wywiadu, takiej rozmowy i przedstawić troszeczkę swojej wiedzy. Dziękuję ci w moim imieniu i w imieniu moich słuchaczy. Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę interesującą rozmowę trochę z perspektywy kandydatów. Także też zachęcam do posłuchania. Na koniec pytanko, czy można do ciebie wysyłać CV-ki, żeby być w twojej bazie? Nie, proszę nie wysyłać do mnie CV-ek. Mówię to oficjalnie, gdyby wszelkie urzędy chciały sprawdzać zgodność z RODO, GIODO i tak dalej. Możecie okay. się kontaktować i jak najbardziej zostawiać swoje dane w bazie TOBEA po udzieleniu odpowiednich zgód. Wtedy wasze dane są zarządzane w sposób zgodny z RODO. Natomiast nie zbieram CV na maila, ale możecie zawsze do mnie wrzucić jakąś wiadomość prywatną na LinkedIna. Okej, okay, super. W ten sposób zakończymy naszą rozmowę. Bardzo ci dziękuję. Zapraszam wszystkich słuchaczy do Magdaleny. Podlinkuję też stronę firmy TOBEA. Zapraszam. Dziękuję wam za wysłuchanie. Dzięki, Magda. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia. Cześć. Cześć.